wielu mieszkańców Piaseczna, będąc na tej wystawie, na pewno zauważy, że ta wystawa podkreśli przemijanie czasu, bo tamtych miejsc w takiej formie jak na zdjęciach, no już nie ma, już takie Piaseczno tak, mieliśmy nie istnieje. Tak, mieliśmy z tym trochę kłopot. Jest tak, że Muzeum Piaseczyńskie też miało taki pomysł, żeby porównać pewne miejsca w Piasecznie i też te niektóre z tych fotografii były użyte do tego celu. Natomiast tutaj chcieliśmy pokazać właśnie to przemijanie czasu i tak jest, że niektóre z tych zdjęć nie są kadrowane kadr w kadr, tak żeby to było w ten sposób, że kadr z lat 60. i kadr obecny, tylko musieliśmy trochę pofantazjować tym planem, dlatego że w niektórych miejscach zupełnie to Piaseczno tak bardzo się zmieniło, że trafialiśmy na ścianę albo na billboard lub nie wiem, no różne przeszkody, które nie pozwoliły nam fotografować kadr w kadr. I tutaj pan Wojtek Kobodziński miał trochę pole do popisu, żeby pokazać to nowe Piaseczno, swoje Piaseczno już, Piaseczno młodego człowieka z czasów XXI wieku. Mam nadzieję, że większość naszych słuchaczy wybierze się na tą wystawę, bo na pewno warto poziomu młodszych ludzi spojrzeć, jak to Piaseczno wyglądało kiedyś, jakie ono jest dziś. Zresztą tak jak każde miasto i wszystko, no niesamowitą przeszło metamorfozę. Te zdjęcia wykazują, że jednak przeszło niesamowitą metamorfozę, ma pani rację. Ja bardzo serdecznie na tę wystawę zapraszam. Proszę mieszkańców, żeby obejrzeli sobie te zdjęcia, docenili obu artystów i też zapraszam na fora, na których spotykamy się i możemy omówić pewne rzeczy, bo być może, że zdarzy się tak, że będziemy kontynuować na forum Piaseczna. Zobaczymy, jak mieszkańcy odbiorą. Bardzo jestem ciekawa szczególnie odbioru zdjęć Wojtka, bo dla mnie one są bardzo ciekawe z innego powodu niż ciekawe są zdjęcia Jacka. Bo Jacka, no wiadomo, to jest sentyment, to jest nasza tożsamość, to co nas tutaj w tym Piasecznie sercem trzyma. To jest ta historia miasta. Natomiast u Wojtka to jest wolność artysty, to jest fantazja, pofantazjowanie właśnie i planem, i obróbką zdjęcia. Bardzo ciekawi mnie to, jak mieszkańcy odbiorą. Zapraszam wszystkich mieszkańców Piaseczna bardzo serdecznie na wystawę Piaseczna dawniej i dziś. Wystawa będzie od 11 lipca takim w sercu Piaseczna, czyli na rynku na placu Piłsudskiego przy fontannach. Czyli ona będzie całą sobotę, tak? Ta wystawa? Nie. Wystawa będzie trwała od 11 lipca do 10 sierpnia. Będzie ją można obejrzeć przez cały miesiąc. Pani bardzo dziękuję. Dziękuję pani... bardzo. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, tylko oczywiście mieszkańców Piaseczna zapraszam, dlatego że może zaciekawi to też i wszystkich, którzy interesują się starą fotografią nowoczesną. Bardzo serdecznie zapraszam.